Yes, I. Young soul, got me go. Yo, to jest coś więcej niż facebookowy like. Żaden szpan, moja recepta na życie. Tak, na majka kładę kilka słów o tym, jak zdobyć świat. Już taki ze mnie marzyciel. To jest coś więcej niż facebookowy like. Żaden. Siema, witam was bardzo serdecznie. Zawsze podziwiałem operatorów, którzy potrafią jeździć na rowerze, jednocześnie filmować i prowadzić program. Więc wielki szacun dla wszystkich vlogerów w internecie. Oglądam ostatnio dwa fajne vlogi, m.in. Krzysztofa Gonciarza i takiej dziewczyny, globoterka, chyba tak ona się nazywa. Spróbuję znaleźć linki, wam wrzucić. No i zapraszam was na przejażdżkę po Warszawie z muzyką Young Soul. Tym zawsze robisz swoje, wbrew tym farmazonom mówiącym w kółko pole. Olej ich i sam wejdź w swoje dłonie stereo. Nie lubią dużo mówić i na tym koniec olej ich sam wiesz lepiej. I co, tak można o ciebie pobębnić? Można pobębnić, to jest dla dzieci, piknik, impreza dla dzieci. I jak się gra? Podoba ci się? Dobrze! Ja się dziwiłam, że taki maluch półtoraroczny się tak zainteresował. I grał? Grał, ale on lubi ogólnie, lubi bardzo muzykę, więc pierwszy kontakt z bębnem już zaliczony. Nie czeka! Jaki to jest rytm? Z rytm bicia serca. Pierwszy rytm, którego się nauczyłam. Dalej, Ania Patynek, pozdrawiam cię serdecznie i świetnych dalszych warsztatów. Często te warsztaty? Tylko dzisiaj. Wczoraj były jeszcze. I nie wiem, do następnego. Do zobaczenia. Wszystko jest w moich rękach. Maskarada. To maskarada. Sam na sam z bijącymi się myślami. Święto Wege rozpoczęte. O, cześć. Co tutaj robisz? Hej. Przyszłam tu z moim dzieciankiem. Chodź, poznasz Jagódkę. Cześć, Jagódka. Jagódkę w brzuszku. Cześć. Wow, jaka jesteś duża. Wiesz, że mama była u mnie, jak byłaś jeszcze w brzuszku? No. Skończyła roczek, ma rok i miesiąc i jest małą Wegę. Małą Wegę? Super. Kolejne smakołyki. Tym razem wygląda to trochę jak pizza. Co to jest? I jeszcze drugi smak tam. Cześć, co to jest? To jest pasta z pestek. Dynią, z pestek dyni lub z pestek słonecznika. Powiedz jeszcze mi jedną rzecz, bo dziecko nie je mięsa. Dziecko nie je mięsa. No i jak to się tak da? No tak to się da, jakoś się da zrównoważyć. Z dietetykiem jesteśmy w kontakcie cały czas. I dlaczego twoje dziecko nie wie? Bo ja nie wiem. Codziennie, od rana jeden i ten sam schemat. Pusto w portfelach, na obiad znów nic nie ma. Jedni mają wszystko wychowani, by zabierać. Drudzy się kochają, choć to dziś wysoka cena. Wyjdź poza schemat, zdejmij maskę, by patrzeć, widzieć to, co jest najwspanialsze. Ukryte nie tylko za pustym hasłem, za pustym sloganem, prosto z kolorowych gazet. I to jest super, bo ja Polsoje jem od wielu, wielu lat. Jak kiedyś robiłem festiwal muzyki Rebia Nie Zabijaj, na Polszczyźnie, to Marek Chudzik z Greenwaya wtedy przywiózł tony waszych parówek sojowych i sprzedawał te parówki w hot dogach, bo wymyśliliśmy sobie, że na tym festiwalu wege będą właśnie takie szybkie potrawy, typu smalczyk sojowy i w tym były też wasze parówki w hot dogach, więc super, że Polsoja ma taki film, bardzo się cieszę. Jak ci się to podoba na tych targach? Super jest. Co widać, wystarczy się rozejrzeć. To jest reggae muzyka co do serc naszych wnika. Jesteśmy w tej chwili na Veggie World w Warszawie, na Mińskiej 65. I co to za wydarzenie? To wydarzenie organizowane przez Prowek Polska razem z Fundacją Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva. Są to targi, jedzenie, kosmetyki, produkty, wszystko dla wegan i nie tylko, dla wszystkich tych, którym leży na sercu dobro zwierząt. Bomba! Jak smakuje? Bardzo przyjemnym smaku, nawet lekko. Jak smakuje? Mięśni bez mięsa. Wiele osób, które zaczynają być wegetarianami lub weganami, zastanawia się, co zrobić z sałatkami. To jest reggae muzyka, co do serc naszych niga. To jest reggae pulsacja, smutków i właśnie innegacja. To jest reggae muzyka, do serc naszych niga. To jest reggae pulsacja, smutków i właśnie innegacja.
właśnie negacja. Ja polecam 20% tłuszczu na kanapki i na tosty, natomiast 40% jest idealne do pasztetu sojowego i sałatek. Dzień dobry, gdzie jesteśmy? Dzień dobry. Jesteśmy na stoisku Nomak podczas Veggie World. Mamy tutaj produkty z kokosu. Wszystko jest z rolnictwa ekologicznego, które jest dodatkowo wspierane projektami Fairtrade. Fairtrade nie wykorzystuje ludzi przez bardzo niskie płace, dlatego że wielu pośredników, którzy pośredniczą między tym, który produkuje, a tym, który sprzedaje, jest tak dużo, żeby to dotarło do nas, że wszyscy po prostu zgarniają całą kasę tych, którzy tak naprawdę muszą najwięcej zrobić, czyli wytworzyć dane warzywo, owoc, czy nie wiem, herbatę, czy cokolwiek. Właśnie o to chodzi w Fairtrade. Cześć, jestem Ula, jestem z Prowek, Communications Manager. Organizuję te targi razem z Fundacją Viva. Jest nas tutaj mnóstwo, ponad 70 wystawców. Jest Wienio, jest Orina, jest El Magazyn, jest naprawdę super. Cześć Orina, powiedz, jak w ogóle te targi, jak ci się podoba? Bardzo mi się podoba. To jest raj na ziemi dla takich osób, które się interesują od zdrowego jedzenia do zdrowych kosmetyków, bo tutaj też przyszłam po różne nowinki kosmetyków i skończyłam z olejkami eterycznymi, czyli jakby jeszcze rozszerzyłam swoje pole na wegańskie i w ogóle na wszystkie zmysły tutaj działają. Latka to jest najbardziej regenerujące mydełko. Ma bardzo dużo masła kakaowego, tak jak w prawdziwej czekoladzie, więc będzie świetne podkreślenie domestyczne. To sens naszej miga, to jest reggae pulsacja. Niejedna rzeka zmienia swój bieg, niejeden kamień zgubił swój cel, niejeden z nas stracił swój czas, tak się zaskoczyć, włączył zamknięte miasto. Mama robiła Zurek. Mama, jak robię Zurek? A Zurek to robię tak, że wiesz, tutaj z syneczku wlewam tą wodę, ziemniaczki, wiesz, nie na kiełbasie, bo my robiliśmy w Częstochowie taki bida zupę, nie, że na kiełbasie to była wersja niedzielna, ale w ciągu dnia to była ziemniaki, dwa grzyby i była zalewajka i przepalona cebula i Żurek do tego i z chlebem się jadł. Więc to była taka bida zup ze Śląska. Ja zawsze stałem przy tych garach, to mnie zawsze trochę interesowało, ale też już za młodu odkryłem, że jak chcesz dobrze podjeść, to se sam musisz ugotować, a nie kurde płacisz w knajpie i rozgotowany. No i co, gotujesz sam, Wienio? Gotuję sam codziennie ze trzy razy. I to tak jest z kimś, kto kiedyś był dziennikarzem, a teraz przechodzi na własnego vloga, co przeszkadza zawsze w wywiadach. Rozumiem, że nagrywasz wywiad. Nagrywam, tak. Pozdrawiamy twojego vloga. No zobaczymy. Tak. Między innymi dlatego nie jem mięsa. Ponieważ chcę odżywiać się zdrowo. Powiem wam szczerze, że bardzo się cieszę, że jestem weganinem dzisiaj. Zobaczyłem tyle stoisk i tyle w ogóle firm, które produkują bardzo zdrowe jedzenie, dystrybuują je, które dbają o kosmetyki naturalne. Ten cały zestaw toreb od Polsoi, jak wiecie, od super kosmetyków wegańskich. Kończę relację z dnia wege. Bardzo dziękuję wam za to, że oglądaliście materiału. Nagrałem tak dużo, że chyba zrobię jeszcze same wypowiedzi, bo bardzo dużo ludzi mówiło mi fajne rzeczy. Jeśli wam się podobało, to subskrybujcie mój kanał i dajcie łapkę w górę. To do zobaczenia w kolejnym odcinku.